Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki luźny film. Miał być film z układanej paneli, ale dużo pytań pada, jak sprawują się moje sprzęty czyli elektronarzędzia, narzędzia pomiarowe, skrzynki, nieskrzynki jak to w transporcie wygląda. Więc stwierdziłem, przy okazji, nagram, może odpowiem filmem na kilka pytań. Wracając do samych paneli podkład w arkuszu nie z rolki, układany poprzek pokoju A panele wzdłuż tu już mam część paneli ułożone od ściany dawałem kliniki do tego jest... <laughs> do tych kliników jest jeszcze taki pobijak żeby dobić plasticzek on tu jest na samym środku ale złamany i do tego jest metalowa łapka w razie jakbyśmy chcieli panel przy ścianie dobić do następnego Pilarka Rajobi, skrzynka Kubrik, technik, ściski Wolkrafta, kątownik Wolkrafta i jedziemy. Pilarka Rajobi, zakupiona przez eBaya z USA. Ja jestem z niej mega zadowolony. Tutaj panel do panela, bo próbowałem na końcówce odciąć końcówkę, niestety ta pilarka ma tarczę 24 zęby. Nie zmieniłem tarczy. Moja wina, więc musiałem coś wykombinować, żeby mi nie narobiło wyszczerbień laminatu. też może powiedzieć, w sumie wyszczerbienia wyszczerbieniami. I tak strona cięta szła przy ścianie, listwa przypodłogowa. Daje to satysfakcję, że tego nie ma i nie muszę się obawiać, czy listwa przypodłogowa mi to przykryje. Panele miały imitować płytkę, więc musiałem ułożyć je tak, żeby każde łączenie... Było równe z wcześniejszym. Także wychodzi przez cały pokój linia prosta, czy tak jak w tym momencie zaczynam od całego panela, czy od połówki chciałem, żeby to wyglądało estetycznie i było w jednej linii. No oczywiście z drugiej strony była odcinka 10 cm no ale no niestety, coś za coś, bo w tym momencie odcinając. Ten kawałek przy tej ścianie, od tego właśnie kawałka, powinienem zacząć z drugiej ściany. Tak bym zrobił, jeżeli byłyby to panele właśnie nieimitujące płytki, tak że to ta łączenie, ta fuga jest widoczna. Tu właśnie, żeby mi nie wyszczerbało, a tnę jeden panel, odwróciłem go do góry nogami. Można powiedzieć, ta strona ładniejsza jest od spodu, tak żeby jeżeli coś wyrwie, to wyrwie mi od spodu i tego widać nie będzie. Tu mogłem tak zrobić za chwilę i widać właśnie, że nie ma nic ładnie, pięknie. Ale w tym momencie muszę sobie odznaczyć ten właśnie kwadracik mały, ten prostokącik, który wsunie mi się tu w ten rancik. I tu niestety będzie delikatne wyszczerbienie. Na moje szczęście przykryje to listwa przypodłogowa. Tu też mogę powiedzieć miałem farta, bo z drugiej strony futryny idealnie futryna wyszła mi na łączeniu dwóch paneli. i jak można zauważyć, pomału prowadziłem pilarkę, ale i tak mi wyrwało i będzie widać delikatne właśnie wyszczerbienie laminatu. Ale tak jak wcześniej nadmieniłem, listwa to przykryję. Z pilareczki jestem zadowolony. Jest kilka czy nawet kilkadziesiąt projektów, gdzie brała udział i dobrze się spisywała. Tu co mogę jeszcze dodać no, niestety, ten właśnie mały kawałeczek muszę delikatnie obciąć. Tam wyszło bodajże 1,5 mm. Tu jest właśnie ta łapka, o której wcześniej wspomniałem do dobijania. No, ale niestety nie dało się. Chcąc tak zostawić i dać silikon, no, niestety nie, bo właśnie to, co w tym momencie odznaczam, byłoby widoczne. I tak jak wcześniej mówiłem, tak zwane schodeczki. Jeden pyk, pyk, pyk. Panel, 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 panel. I praca szybko ubywa. Więc można powiedzieć, nic trudnego dla chcącego. Mój odkurzacz Parkside. A. Ja. Z niego jestem zadowolony, do takich prac się nadaje jak najbardziej. Ja oczywiście korzystam z niego również w warsztacie, podpinając pod niego różne szlifierki, z tego względu, że ma w wyposażeniu gniazdko, pod które mogę właśnie to elektro narzędzie podpiąć. I bez obawy latania, włączania odkurzacza, włączania, pamiętania, żeby go włączyć, tu nie muszę, odpalam maszynę, która oczywiście jest zasilana sieciowo, podpinam pod odkurzacz i wiemy na jakiej to zasadzie działa, uruchamiam elektronarzędzie, załącza się odkurzacz, po wyłączeniu elektronarzędzia on jeszcze chwilę pracuje. Niektórzy się pytali, czy z mojego kątownika wolkartowskiego schodzi farba na rancie. No i oczywiście nie schodziła. Ale na chwilę obecną, w tym momencie, tak mój kątownik posiada kilka właśnie wyszczerbień na rancie. Na początku myślałem, że może za bardzo dbam o niego, a inni nie rzucają, obijają i dlatego farba im schodzi. Nie staram się takich narzędzi pomiarowych jak kątowniki chronić przed upadkami przy transporcie, żeby się nie wyobijały, nie pokrzywiły. Bo mam do niego zaufanie, jeżeli chcę uciąć pod kątem 90 stopni, przykładam, służy mi jako prowadnica i mam ucięte pod kątem 90 stopni. Tu nawet można zauważyć, wszystko jest cięte pod kątem, ale widać właśnie, jak ściana ma brzuszki. No niestety, tak to bywa. Czasami w starszych budynkach. Tu jeszcze jedną rzecz, nie wiem jakim cudem, prawdopodobnie ja coś musiałem zawalić. Z drugiej strony tego pokoju był grzejnik i rurki wychodziły z ziemi. Odmierzyłem sobie, gdzie idą rureczki, czyli zewnętrzną stronę rurek, i tam są rurki miedziane. Odznaczyłem sobie i nie wycinałem, tylko wywierciłem, wiertłem sobie dwa otworki i delikatnie pilarką podprostowałem, tak żeby mi to ładnie weszło i nie było za dużych szpar pomiędzy panelami a rurkami. No niestety, delikatne szparki muszą być z tego względu, że podczas sezonu grzewczego no panele mogą się nagrzać, jeżeli byłyby przy rurce. No, różnie mogłoby się to skończyć. Nadmieniłem listwy plastikowe, co mogę jeszcze nadmienić. Listwy były docinane tak samo pilarką. Jeżeli prowadziłem wolno, pilarka ładnie ciała, jeżeli szybciej. No niestety listwy pękały. I na koniec podrzucaj kilka zdjęć, jak to. Wyglądało i co ze sobą zabrałem, moi drodzy. Z mojej strony, tak jeszcze mogę tylko dodać, jeżeli ktoś jest ciekawy, ja tu dzielę się akurat swoimi spostrzeżeniami, jak danej marki sprzęt działa w moim wypadku. Ale również zapraszam na Facebooka, na grupy: czy to grupę Volcraft, czy grupę Kubrika Skrzynie Narzędziowe w Polsce i za granicą. Linki do tych grup. Podrzucę w opisie, a z mojej strony tradycyjnie to wszystko. Zachęcam do komentowania, lajkowania i widzimy się w kolejnym filmie.